Michaś, chciałam ci powiedzieć, że w dniu dzisiejszym spełniły się moje marzenia. Gdybyś kiedyś właśnie poczuła, że moje oczy nie patrzą na ciebie z miłością, to znaczy, że już nie żyję. To powiedział kiedyś Stefan Żeromski. Ja tymi słowami chciałbym ci powiedzieć, że jesteś dla mnie najważniejsza i nigdy, nigdy nikt nie był dla mnie tak ważny jak ty. Kocham cię najmocniej na świecie. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Dzięki tobie znowu uwierzyłam w miłość. To jest naprawdę najszczęśliwszy dzień mojego życia. Jesteś moim przyjacielem. Bardzo cię kocham. Uwielbiam z tobą spędzać czas. Nie mogę sobie wyobrazić lepszego męża. Chciałbym z tobą być. Chciałbym z tobą się zestarzeć. I chciałbym, abyśmy byli dla siebie dwiema wspaniałymi osobami. I żebyśmy mogli dla siebie tworzyć tą wspaniałą rodzinę. Mam nadzieję, że razem się zestarzejemy. Razem będziemy do końca swoich dni trzymać się za ręce. I tak zaśniemy. Ja ciebie bardzo kocham. Więc bądźmy razem, bądźmy ze sobą i bądźmy szczęśliwi. Kochani, to jest niesamowite, że się dzisiaj spotykamy z takiej okazji. Po prostu dzień obłędny, emocji mnóstwo. Życzę wam, żebyście się razem zestarzeli. Jestem bardzo szczęśliwy, że wam się udało i życzę wam dużo szczęścia w tym związku. Cieszymy się, że spędziliście wasze ostatnie 10 lat w tak wspaniały sposób. Ja pamiętam jak dziś, Madziu, ty dopiero co mówiłaś, że Michał stanął w drzwiach z różą, że szliście na randkę, no wspomnę, do krematorium na otwarcie, ale to nic. Biorąc pod uwagę, jaka ty byłaś wtedy szczęśliwa, ja widzę do dziś ten blask, tą radość. Magda, Miszka, my żyłajem wam mnogo szczęścia i mnogo, mnoga lubwi, lubwi. Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Magdaleną Barbarą Osowską i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Michałem Bałdyga i przyrzekam, że uczynię wszystko, żeby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.
Stwierdzam, że małżeństwo państwa zostało zawarte i posiada moc prawną. Gratuluję. Życzę tego, żeby ten uśmiech zawsze był w twoich oczach, na twojej buzi, żeby Michał zawsze potrafił sprawić ci tak wielką radość i żeby ta jego miłość nigdy nie była skończona. Misiu, ja wierzę, że ją tak cudownie rozkochałeś i głęboko, że ta miłość będzie trwała po wieki. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Kochamy was. Pięknie się na was patrzy, bo patrzycie pięknie na siebie, ale też patrzycie, umiecie patrzeć w tym samym kierunku. Dużo miłości, miłości i jeszcze raz miłości. Serio, Michał? Długie włosy, glany? Bo takie historie tam słyszeliśmy, ale to nic. Jest elegancko, jest wspaniale, jest cudownie, jest miłośnie, jest namiętnie, jest gorąco. Z klasą, z w ogóle. Klasą, elegancko. Rewelacyjnie, pięknie. Nowocześnie, do przodu, przede wszystkim do przodu. Choć zaskoczeni, bardzo się cieszymy, że w końcu się zdecydowaliśmy ten krok. Michael, welcome to the family. Ślubu! Ślubu!